była prawdziwa eksplozja kolorów. Wczoraj, 15 sierpnia, na Czantori było barwnie, muzycznie i wesoło. Po raz kolejny odbył się tam Festiwal Kolorów. Ten Festiwal Kolorów się przyjął, spodobał? Tak, bardzo. Zresztą dzisiaj ilość osób, która tutaj jest u nas, na to doskonale wskazuje. Jest to trzecia impreza. Natomiast w tym roku ma inny wymiar, inny charakter, bo jest bardziej nastawiona na warsztaty. Czyli mamy warsztaty z malowania toreb, mamy warsztaty z produkowania latawców, baloników, warsztaty ceramiczne jeszcze przed nami. Także cały czas właśnie idziemy w tym kierunku jednak, żeby było to bardziej artystycznie. No i oczywiście mieliśmy plener malarski, który cieszył się ogromną popularnością, bo ponad 100 dzieciaczków wzięło w nim udział, więc no jesteśmy bardzo zadowoleni. Plener malarski, można coś więcej? Tak, plener malarski był robiony przez tutaj nasze stowarzyszenie artystyczne Brzymy z Ustronia. Dzieci oprócz grafik robiły na pralce Frani, naszej starej, grafiki, więc no, to była dodatkowa atrakcja, bo nie każdy tą pralkę jeszcze pamięta. No i oczywiście najważniejsze wyrzuty kolorów co pół godziny, tak? Tak, dokładnie. Zaczęliśmy o godzinie 14 razem z gwiazdą naszej imprezy, czyli z Teklą Klebetnicą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.